Siema, hejo, dzisiaj upał normalnie jak w piekle. Słuchajcie, jest taki temat. Wczoraj zamówiłem na Mieloch motocykle 3 dysze do gaźnika, żeby zwiększyć dawkę paliwa. Zamówiłem też rolki 11,5 grama, w tej chwili są 9 założone. Kupiliśmy jeszcze 11,5 grama. Co jeszcze? Zaraz Oskar wbija, będzie mi pomagał właśnie to powymieniać. A nie wjechałeś w coś? W kałużę? Nie no, przy takiej temperaturze nie ma kałuży. Nie ma. Kurwa, posmakuj, dziwny smak. To chyba będzie borygo. Będziemy sprawdzali, jak świeca wygląda po zamianie dysz. Metodą prób i błędów, którą dyszę dopasować. No co, upał, kurde, powiem wam, 35 stopni u nas chyba. W moim mieście jest dzisiaj najwyższa temperatura w całej Polsce, nie? A podobno ma być 36 lada moment i mają być burze. Będzie się działo. Dzisiaj na pewno będą testy tego dragsterka mojego. Trzeba wypróbować VMAX i trzeba wypróbować, jakie będzie przyspieszenie, jak będzie się zachowywał. Dysze wolnych obrotów ktoś podpowiedział, żeby jeszcze wymienić, zamówić. I też dopasować, słuchajcie, w taki skuterek to można ładować ile kto sobie żywnie życzy. Znam ludzi, którzy po prostu po 12, 14, 15 tysięcy ładują w skuterki. Ostatnio rozmawiałem z widzem i mówił, że ma porobione, ale jeszcze coś tam kombinuje w tym skuterku. Słuchajcie, no mega są skuterki, zwłaszcza takie mini ścigi, gdzie po prostu, nie wiem, 7 sekund, 8 i już mają setkę i to jest po prostu mega. I to mnie też zaczęło fascynować po prostu. 4-suwy, no to wiadomo, no to są słabsze, ale 2-suwa mieć to jest naprawdę potęga i warto to po prostu robić, nie? A i z tym widzem rozmawiałem i mówi, że około 5 jeszcze musi włożyć, tak żeby chciał mieć lepiej po prostu, jeszcze lepiej. Także patrzcie, to. A, czekajcie na Oskara, zaraz będziemy to robić i wymieniać. Paczka jest, wczoraj zamówiony, dzisiaj rano kurier dostarczył. Rolki i dysze, mega. Czekamy na Oskara i lecimy ze strojeniem skuterka. Ba. I jest, samo on. Siema. Jedziemy, siema. Pochwała dla Mielocha, nie? No. O której my to zamówiliśmy? 12, 13? Po 14. Po 14. Wczoraj wysłane od razu i dziś jest u nas. Fakt, że blisko i mamy dobrą komunikację Poznań i Wrocław, nie? No. Były jakieś Kielce czy coś, to na banku nie doszło. Wiesz, to ktoś jeszcze podpowiadał, żeby dysze wolnych obrotów też wymienić. No można niby, ale to wolnych, to jeszcze iglice podniesiemy, zobaczymy. Co mamy? Najważniejsze dysze. Malossi. Rolki Malossi. Rolki teraz wzięliśmy 11,5, ale mi się wydaje, że nie będą potrzebne, ewentualnie pomieszamy dziewiątki z jedenastkami, no ale po prostu w sumie zamówiliśmy, bo szkoda było nie zamówić, bo koszt przesyłki, nie? No. A i znowu by trzeba było płacić 20 zł za paczkę, a przynajmniej będzie w zapas, najwyżej jak się tamte zużyją. Zobaczymy, czy dobre dane. Popatrz to już. 115. Tej samej firmy, co była wkręcona. No widzisz. 115. 108. Czyli znowu operacja na skuterze. Tak. Tą 115 bym zaczął największą, zobacz. Bo najwyżej śrubą wyreguluję. Co? Krzesło mi zabrałeś znowu. Już ci oddaję. To zaraz testy będą. Dobra. To zaraz spróbujemy wyregulować. No. Proszę, majster. A ty będziesz z drugiej strony odkręcał to, co wczoraj. Króciec, a ja... Dobra, czyli sobie poradzimy. Oskar mówi, że to 5 minut. Zobaczymy, jak będzie chodził. Dobra, okej. Okay. Już możemy. Już? No to jadę. Znowu nasza tacka. Z podwójnym dnem. A ty nie wiesz, co to znaczy po palcu? Wczoraj mówiłeś. Taka ciekawostka. Tak jak ostatnio rozmawiałem z wujem, on nie wiedział, kto to jest miągwa. Nie? Nie?
Nie wiedział, bo on z innego, wiesz, z innego, wiesz, obszaru. A co to znaczy szak? Szak? Szak. Nie wiem. Nie wiesz. Chcesz wiedzieć? No. Tak. Co to jakiś ten? Ze Śląska? A na szagę? Na szagę to wiem. Czyli co? Na wprost. Na szagę to jest skrót. A no, no. Wprost na nie szagę. Na wprost, nie na szagę. Trzeba uważać, bo uszczelka wyszła. Oskar, jaką pierwszą dyszę próbujemy? Największą wsadziłem. 115. 115. Daj. No, poradziłeś sobie. No widzisz. Co, wsadzamy w tego. W kluciec. Dobra, ty kręć ze swojej strony. Tu masz. Zaraz popalimy. Ale muszę się przejechać, nie? Najpierw rozgrzejemy go. Na stópkach pogazujemy. A rolki kiedy? No ja ci mówię, że... Jak Fomaxa sprawdzę. Tak, na 95% nie będziesz chciał ich zmienić. Przecież zobaczysz, jak pójdzie. Przecież patrzyłem znowu na ten kolejny film, nie? Czy tam drugi raz, to tam przecież widać, że on tam o setkę non stop haczy, a wtedy ledwo co tam dochodził 90 parę. Tak. A on jeszcze mocy ma, nie? Palić? Tak. To uwaga, lecimy. Może otworzymy już, żeby... No tak będzie, musi palić. Dostał paliwa więcej. Nie musiał wracać, bo ja wylałem przecież. Aha, dobra. Ładnie, nie? Daj go przeszedł. Nie gadaj, daj go przeszedł. No, lepiej. Oczek większa. I bo wczoraj sobie trochę poczytałem, wpisałem tylko nie Italjet, tylko Gilera, bo to te same silniki były, no bo nie znajdziesz dużo Italjetów. Seryjny Italjet, tylko z większym gaźnikiem chłop wsadzał dyszę 125, nie? No tu mamy tą 115, to powinna mi się wydaje starczyć, nie? Do tego. Ale jak nie, no to będziemy kombinować. Jak go słychać, nie? Zakładam kask i jadę go przetestować. Zatnę kieszenie, bo mi wywieje. Ostatnio 20 zł mi wywiało. Nie wywiało ci. Wywiało, zbierałem z ulicy. Ja cię wyciągałem. Nie, nie było. Siema, pierwsza jazda po wymianie dyszy. Skuter rozgrzany. On nie lubi dziur. Się wkręca. Nie ma takiego przymulenia od dołu. Przejadę się trochę dalej. Oskar poczeka chwilę. Ale obroty jakby lepiej schodziły. Tomek teraz nie ma szans ze mną.
to zaraz tam nabiera. Tak zostawił z tymi rolkami. Ja bym tak zostawił. I schodzi z obrotu też nieźle. Lepiej. Z tym bym cię pościgał, z czoperkiem, może go dopadnę. Czekajcie. Hamulce ma dobre, naprawdę mega. Normalnie pocisk. Oskar tam się pewnie nie może doczekać. Tu lepiej działa niż w raptorze kierunkowskazu. Nie no, ja już bym nic nie zmieniał na razie. Ale hamulce to ma żylety, nie? I tak trzeba. Takie muszą być, bo to jest mini ścigacz. Powiem ci, że ja już bym nic nie zmieniał, nie? 120 do kula i nawet więcej poleci, nie? Czyli teraz możesz mnie oficjalnie przeprosić. No, przepraszam cię.
że dawałeś serduszka wszystkim, że cię w rolki za lekkie wjebałem, że chujowo, nie? No. A mówiłem, że będzie dobrze, a wszyscy co kurwa piszą... To że... musi być otwarte, bo jak nie jest, to znowu mikrofonem jest. Halo, halo, działa. Ale wszyscy... nie, on działa, pokazuje, ale na... wiesz, takie. I wszyscy co mówią, wsadź rolki, 6 gram. 6-gramowe to się wsadza do 50, 70, a nie do takich pojemności. No. Ja w 400 miałem rolki chyba 15. I co, jest różnica? Jest. Oddycha lepiej. No oddycha, no idzie. Z dołu chyba, no, tak? Nawet wyprzedziłem chopera. No ale w ogóle jak ty jeździłeś, nie? Majster wyłączył maszynę, cały czas cię było słychać. Tak? Cały czas cię słychać, jak tu jeździłeś w to i z powrotem, nie? Mega, naprawdę, jestem... No odpal go, żeby na wolnych i na nóżkę go wrzuć sobie, zobaczę jak rozgrzany chodzi. Pani na doty. Jest płyn. Tak? Tak. I to czekaj, rozprawię. To na zlot ewentualnie nie spadło. Co? Nie wiem co, ale spadło. A nie wjechałeś w coś? W kałużę? Nie no, przy takiej temperaturze nie ma kałuży. Nie ma. Kurwa, posmakuj, dziwny smak. To chyba będzie borygo. A możliwe, że coś... No weź, zdejmij kask, posmakuj, bo to nie jest paliwo. Borygo pić? No nie, no na palec weź. Chyba borygo. No ale to gdzieś z węża musi chlapać. A tutaj czemu to? Przecież tu jest zamocowane przecież. No, obejma jest na śrubę, patrz. A tu z cylindra? Wysunęła się. Patrz, tu jest mokre. Na króćcu. Tu coś. Z przodu jest wilgotne. Z lewej strony fajki. To jest ten odpowietrznik i to. No. Widzisz? No. Jest wilgotne i jak szybko jechałeś, to chlapało do tyłu, nie? Płyn? No, chłodniczy. Aha. No i pierwsze moje wrażenia po jeździe, po zmianie dyszy, no jest po prostu mega. Skuter fajnie przyspiesza, jeszcze powiem tak, nie schodzi z tych obrotów. Do 130-140 pewnie wykręci. Takie testy pełne to już muszę zrobić na jakimś dłuższym odcinku. A teraz my jeszcze zwiększyliśmy dawkę powietrza i paliwa o jeden obrót i zobaczymy co to z tego wyjdzie. Palę go. Niech się rozgrzeje na dworze, gdzieś raz i jedzie. Pojedziesz się przejechać. Zrób pierwszą prostą, zatrzymaj się i zobacz, czy wydech się nie obsuwa znowu. Dobra. Żeby wiesz, nie wysuwa. Kurde, to jest torpeda. Normalnie torpeda. I lepiej zaczął schodzić z obrotu. Nie no, jestem pod wrażeniem tego scootera. To jest po prostu... Teraz jeszcze próba prędkości.
Oczywiście lepiej schodzi. Czekajcie, niech on pojedzie, bo go zaraz wyprzedzę. Ktoś tam z tyłu jedzie? Jedzie. Pod 120 było. No zaczął szybciej schodzić z obrotu. Ja Petrze, ale jedzie po prostu. Sto trzy dychy. Podejrzewam, że więcej pojedzie niż te 103 dychy. Bo jeszcze się napędzał. No i od razu japet, że od razu w obroty się wchodzi. Nie umie gadać z wrażenia. Klaudia chce się ze mną ścigać Fordem. No 30 jechałem. Jeszcze lepiej idzie? Nie wiem, chyba lepiej. 130 jeszcze mogłem. No tak, tylko cały czas ta woda leci, trzeba to obejrzeć, zobacz. Wywala nam woda. No i wydech i tak się obsuwa. Nie? No. Ale to jest jakieś niewiarygodne, no jak ten wydech może... A, być? Ale w ogóle nawet się obrócił, bo był do dołu. Nie dość, że się przesunął, to jeszcze taka moc. No tu duża moc i dlatego on wypycha, nie? No. Bym go zgubił, jakby nie było tej obejmy. Musimy tak, uciąć tu rurę, zrobić wydech tak, to w górę go nie wyrzuci. Do góry go? Tak jak Tomkowi w skuterze zrobiłem akrapa. Można i tak. To już chyba dzisiaj koniec testów. Ja sobie piszę na YouTube, jak oglądać, jak oni składają te silniki, no. I jak, co to jest ta plastikowa obudowa, co z tym krócicem, który przepływa ta woda. No bo tak patrząc, no tu nie widzę, żeby jakakolwiek śrubka, wiesz, żeby coś się poluźniło. Może, aha, no ale może mąż spadł się. Ale to nie leci wężem raczej. Bo wąż jest suchy. A poza tym wąż jest założony na te oryginalne, zobacz, to są takie fajne zapinki, no. Które są nierozkładalne. One jak zdejmiesz, to są chyba do śmieci. Ja takie dostałem do kompresora regeneracyjnego. Są takie w tym, znaczy je można dokupić, ale... A słuchaj, ja mieliśmy sprawdzić świecę, jak wygląda jeszcze. No to wykręcę. Ja już się narobiłem. Nie wiem, ja ci kluzę, no to. Ja ci kluzę, ja już się jestem tak upocony. No i tak jesteś już zmordowany. No ale nie jeździ tym, nie? No bo ten wydech to pierwsza rzecz, nie? Czemu? No bo zgubisz go, porysujesz go całego. Nie zgubię. A która, co my kupiłem?
a nie założyłem. Świeca po wykręceniu, patrzcie, po wymianie dyszy i testach. No brązowiutka się ładna robi, nie? Tak, jest. No bo wiesz, to nie jest tak, że zrobisz kilometr, ona się zaraz zabarwi. No. No i się okazało, że fajka rozwalona. I fajka mam rozwalona. Schodzi ze świecy, spada. No. Muszę jechać kupić. Czyli świece? No zaraz zobaczymy, jaki to jest model. B9, to ja takiej nie mam. B9E, co tam jest napisane? No. B9ES. B9ES. No. Muszę kupić fajkę i muszę kupić świecę. I świecę bez... No, no to są skapurkane bez, nie? No. A niektóre są odkręcane, niektóre są na stałe. No to taką jak ta. No taka i fajkę, nie? Słuchajcie, to już nara, hejo, na dzisiaj koniec, czekajcie na odcinki z Italjeta, nara. Enduro, to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.